Kongres Nowej Prawicy zdołał zebrać wymaganą liczbę podpisów do zwołania referendum w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej. Dziś arkusze z podpisami dostarczono do ratusza. Teraz ruch należy do radnych Rady Miasta, którzy zdecydują o tym, czy i kiedy zostanie ogłoszone referendum w tej sprawie. Podpisów zebraliśmy 3695, znaczy podpisów jest więcej, ale 3695 podpisów to jest ta ilość, która zweryfikowana i przejrzana, że na pewno nie ma w nich, do nich nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Natomiast co do tego, czy się referendum odbędzie, no my złożyliśmy podpisy, czyli dopełniliśmy ten wniosek, który my jako Kongres Nowej Prawicy musieliśmy spełnić, aby Rada mogła podnieść taki, żeby mógł być procedowany taka uchwała o referendum. W tej chwili czekamy na ruch Rady, co Rada zrobi, kiedy będzie posiedzenie Rady, w którym będziemy procedowali ten wniosek. Jeżeli wszystko przejdzie szczęśliwie, to po tym wniosku będzie obowiązek zwołania referendum, burmistrz będzie miał obowiązek zwołania referendum. Może przypomnijmy, dlaczego chcecie likwidacji Straży Miejskiej? Przede wszystkim uważamy, że ta organizacja jest niepotrzebna w naszym mieście, jest zbyt liczna. W mieście Koszalin mamy 23 strażników, miasto jest ponad dwa razy większe, u nas blisko 40. Poza tym nie przynosi żadnych takich pozytywnych efektów to działanie. No, przecież można się zapoznać z raportem tygodniowym, to dwóch policjantów na etacie z powodzeniem dałoby sobie radę z tymi interwencjami, które tutaj mamy w ciągu 40 policjantów miejskich, strażników miejskich zrobionych. Także to są główne powody. No jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo zauważalna, to jest to, że Straż Miejska w Szczecinku tak naprawdę jest powieleniem działań prewencji policji i niestety wiąże się to z tym, że chyba jesteśmy jedyną Strażą Miejską w Polsce, która albo jedną z nielicznych straży miejskich w Polsce, które prowadzą całodobowy system służby. Nie wiem, czy Szczecinek jest aż tak niebezpiecznym miastem, czy popołudnia mieszkańcy się boją wyjść na ulicę i czy to, że się nie boimy, tak samo jak w Barwicach, w Drawsku Pomorskim, czy w Koszalinie mieszkańcy nie boją się wyjść na ulicę, czy to jest akurat efekt tego, że u nas ta Straż Miejska jest tak liczna i tak działająca. Przykład innych miast, gdzie zlikwidowano Straż Miejską, pokazuje, że bezpieczeństwo w mieście nie uległo pogorszeniu, czyli tak naprawdę przykłady tych innych miast potwierdzają tylko to, że w tej formie, jaką jest u nas Straż Miejska, jest dla miasta zbędna. Komendant Straży Miejskiej, pan Grzegorz Grondys, powiedział, że podczas zbierania tych podpisów płaciliście za osobom, które się podpisywały, po 10 zł za taki złożony podpis. Jak to wygląda naprawdę? Jakie jest zdanie wasze na ten temat? Osób zbierających podpisy było naprawdę sporo. Żadnych incydentów z naszej strony i wśród tych osób, które zbierały podpisy, nie ma. Natomiast co do wypowiedzi pana Grondysa, no będziemy czekali na to, że pan Grondys złoży doniesienie do prokuratury, no bo taka jest kolej rzeczy, że jeżeli powziął jakieś informacje i myślimy, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to należy ukarać tą osobę, która takiego czegoś się dopuściła, chociaż jeżeli pan Grondys tego nie zrobi, powiedzmy, nie wiem, poczekamy tydzień, półtora, zgłosimy wtedy sami wniosek do prokuratury i wskażemy pana Grondysa jako świadka. Należy karać ludzi, którzy łamią przepisy. No, zbierający są oburzeni tą całą sytuacją, bo poświęcali swój prywatny czas, udzielali się społecznie, zbierając te podpisy, a tutaj takie zastrzeżenia. Niech jeszcze poda źródło finansowania pan Grondys, bo my nie mamy wolnych środków, z których byśmy mogli komu cokolwiek płacić. Nikt nie ma u nas żadnej tam fuchy. No, w ogóle to jest chore. Dla nas nie ma tematu. My zbieraliśmy podpisy jak najbardziej prawidłowo, prosząc naszych mieszkańców, stojąc na rynku, namawiając ich do tego, żeby to robili. Przypomnijmy jeszcze, ilu mieszkańców musi pójść do urn referendalnych, aby to referendum było ważne? 30%, czyli w szczecineckich warunkach to jest sporo ponad 9 tysięcy, około 10 tysięcy mieszkańców. Myślimy tutaj, że patrząc na to, jak bardzo chętnie podpisywali mieszkańcy wniosek referendalny, myślimy, że mieszkańcy pójdą do referendum.
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w ramach apelu wielkanocnego zaprezentowano dzieciom tradycje wielkanocne. W wypełnionej po brzegi auli szkolnej nauczyciele wraz z dziećmi prześledzili cały Wielki Tydzień aż do drugiego dnia świąt. Po kolei omawiano i demonstrowano zwyczaje ludowe z tym związane. Wychowankowie ośrodka bardzo poważnie potraktowali swoje role i włożyli wiele wysiłku, by sprostać zadaniu. Apel wielkanocny zakończono wezwaniem do uczczenia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. Dzieci mogły odcisnąć swoje dłonie na planszy przedstawiającej wielką żarówkę. A kolejne szczecineckie działania w ramach tej ogólnopolskiej akcji Polska na niebiesko w czwartek 2 kwietnia o godzinie 18 w Galerii Hosso. Fundacja GYM tą akcję tworzy od 4 lat. Akcja Oświetlmy Autyzm na Niebiesko tak naprawdę propaguje, poszerza świadomość, tak wiedzę o jednostce chorobowej, jakim jest autyzm. We wtorek na sesji wyjazdowej w Gdzie Wielkiej obradowała Rada Gminy Szczecinek. Przed rozpoczęciem obrad grupa uczniów odebrała stypendia wójta. W tym roku wójt przyznał stypendia za osiągnięcia sportowe i naukowe 10 uczniom. Podczas obrad radni przyjęli 25 uchwał, a każda wywoływała dyskusję. Mówiono też o stacji radarowej, która ma powstać na wzniesieniu w okolicy Skotnik. Ze względu na tę stację w promieniu 16 km nie może powstać żadna farma wiatrowa, chociaż takie przymiarki były. Wójt Ryszard Jasionas poinformował również o możliwości zagospodarowania lotniska w Wilczych Laskach. Ma tam powstać centrum szkolenia pilotów, a lotnisko ma uzyskać status zarejestrowanego lądowiska. Decyzje w tej sprawie mają zapaść lada dzień. Przebieg obrad można oglądać na stronie internetowej gminy Szczecinek oraz na stronie telewizji Zachód. Bezrobocie to plaga, z którą trudno się walczy. Jednak dzięki temu, że minister pracy i polityki społecznej uruchamia swoje rezerwy, można pisać programy i skutecznie je realizować. Starosta szczecinecki skrzętnie wykorzystuje każdą okazję, by pozyskać dodatkowe środki na ten cel. Cieszę się ogromnie, że minister pracy i polityki społecznej uruchamia swoje rezerwy, nie tak jak w latach minionych, na koniec roku, ale już od samego początku roku są różne programy i projekty. Przypomnę tylko, że jeden konkurs, nabór wniosków, który ogłosił, myśmy napisali wniosek na 306 tysięcy złotych i te środki finansowe już rozdysponowaliśmy. W tej chwili minister pracy i polityki społecznej ogłosił nabory na dodatkowe środki finansowe z rezerwy pana ministra. Pierwszy nabór dotyczy osób powyżej 50 roku życia i tutaj mamy możliwość zbudowania wniosku na około 200 tysięcy złotych. W tej chwili do końca tego tygodnia taki projekt przez nas jest przygotowywany. Chcemy w tym projekcie uwzględnić, aby tam znalazło zatrudnienie w formie takich dotacji subsydionowanych miejsc pracy 12 osób bezrobotnych w pracach interwencyjnych, 10 osób w robotach publicznych, 12 staży na okres 12 miesięcy i 15 osób na różnego rodzaju szkolenia, ale mówię tu o szkoleniach indywidualnych, więc taki projekt zostanie przygotowany. I drugi nabór wniosków, jeżeli chodzi o rezerwę pana ministra, to jest zatrudnienie osób z tak zwanego artykułu 49 ustawy o przeciwdziałaniu skutkom bezrobocia. To dotyczy osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci. Tutaj mamy możliwość ubiegania się o środki finansowe rzędu 250 tysięcy złotych. Chcemy przygotować tutaj projekt również na prace interwencyjne dla 10 osób, na prace publiczne na 12 osób i kilka staży. A zatem takie wnioski zostaną sporządzone, wysłane do marszałka województwa. Już rozmawiałem z panem marszałkiem, liczę, że będzie mieli pozytywnie ten wniosek zaopiniowany. Jeżeli zostanie złożony do ministerstwa, to prawdopodobnie w trzeciej dekadzie kwietnia te środki finansowe będą do uruchomienia dla bezrobotnych z terenu powiatu szczecineckiego. A jak będzie się odbywał podział tych środków? Jak będziecie kwalifikowali takich bezrobotnych? Czy
oni muszą się sami zgłaszać do Urzędu Pracy, czy być może do starostwa, jak to będzie wyglądało? My dzisiaj już podpisujemy do tego projektu, potrzebne jest podpisanie porozumień z pracodawcami albo z samorządami gmin powiatu szczecineckiego. Mamy takie porozumienia przygotowane, podpisane, a później normalnie funkcjonuje nabór osób bezrobotnych na te formy, które są związane z zapisanymi już aktywizacjami. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące szkoleń, to tak naprawdę jest to nabór otwarty do wyczerpania środków finansowych. Przeprowadzamy indywidualne szkolenia, one z reguły nawet są to szkolenia finansowane do 8 tysięcy złotych, różnego rodzaju szkolenia, które przede wszystkim dają stałe miejsce pracy, ponieważ efektywność z tych programów musi być minimum 50%, zatem to jest jakby warunek konieczny. Tak? Jeżeli mamy dwóch bezrobotnych, który korzysta z tej formy wsparcia, to przynajmniej jedna z tych osób musi mieć zatrudnienie po kursie, po szkoleniu, po pracach interwencyjnych czy robotach publicznych. I to jest taki warunek konieczny, jeżeli chodzi o nabór osób, ale każda z osób bezrobotnych, która jest zakwalifikowana do tak zwanej pierwszej grupy, ma szansę na skorzystanie z tych programów i projektów. Prezydencka kampania wyborcza prowadzona jest trochę niemrawo. Mało w niej konkretów, mało merytorycznych obietnic. Główni konkurenci do fotela prezydenta walczą na afery, sądząc, że to przysporzy im popularności. Obie strony wykorzystują tak zwaną aferę Skok Wołomin. Tak naprawdę to nie wiadomo, o co w tym chodzi. Nikt jasno nie określa, czy jest afera, czy nie. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy posła Wiesława Suchowiejko. Sprawa skoków, nie chcę używać określenia afera, żyje od wielu miesięcy, a nawet lat w naszych mediach i nie tylko w polityce. W tej chwili uzyskała szczególny kontekst, bo jest kampania wyborcza. No i obie strony, no wiadomo, że kandydatów jest więcej, ale obie strony, które mają szansę na tak zwaną drugą turę, tutaj jakby zarzucają sobie coś. I moja opinia może nie być obiektywna, przecież wiadomo, jestem posłem Platformy Obywatelskiej, więc raczej nie będę szukał argumentów, które miałyby obciążać Platformę Obywatelską czy kandydata z naszej partii, Bronisława Komorowskiego. Ale zaapeluję do obiektywizmu naszych słuchaczy, naszych widzów. Wystarczyłoby zadać takie pytanie. W jakich mediach, w jakich periodykach, gazetach, tygodnikach czy telewizjach pojawiały się reklamy skoków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? I tutaj jakby odpowiedź jest jednoznaczna. Tylko i wyłącznie w tak zwanych prawicowych mediach. Nie chcę wymieniać tutaj tytułów czy nazw programów telewizyjnych czy redakcji, ale tak to wyglądało. Skoki, przecież przypomnijmy, przedsięwzięcie jeszcze przedwojenne, bardzo sensowne. Przed wojną działał tak zwany skok Stefczyka. To była taka kasa zapomogowo-pożyczkowa, w której można było wziąć kredyt, dość nisko oprocentowany, czy też umieścić pieniądze na lokatę, oprocentowaną wyżej niż w banku. I takim właśnie pomysłem były te skoki, bo jest ich ponad 50. W Polsce w latach 90. zostały jakby ponownie zaproponowane jako pewien pomysł na działanie instytucji finansowej, jakby parabanku. No i tu się zaczyna kłopot, ponieważ skoki nie były objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. To jest dopiero instytucja działająca od 2006 roku, ale i wcześniej mieliśmy podobne rozwiązania. Jakiś nadzór finansowy był, a tutaj tego nadzoru nie było. Być może dzięki temu skoki miały niższe koszty, mogły proponować zatem wyższe oprocentowania lokat, niższe oprocentowania kredytów. Dzięki temu uzyskały popularność. Ludzie chętnie tam wpłacali. Tym bardziej jeszcze aureola zbudowana przez no, jedną przynajmniej z partii politycznych, że to polskie przedsięwzięcie, polski kapitał. No, Polacy powinni wspierać to, co polskie. A więc idźmy do polskiego parabanku czy banku, do polskiej kasy i tam nasze pieniądze trzymajmy, bo inni to wiadomo nas oszukają. No i w takiej aurze trochę te skoki wzrastały. Owszem, działo się tam dość dobrze, ale kiedy już ta instytucja się rozrosła i ich aktywa były liczone na miliardy złotych, no to rzeczywiście powstało niebezpieczeństwo, że liczne lokaty naszych obywateli, które tam się znajdą, no mogą w sytuacji pewnych zawirowań finansowych nie mieć pokrycia. Więcej na ten temat w dalszej części naszego programu. Zespół Szkół nr 2
przeprowadził konkurs na najlepszą babę i mazurka wielkanocnego o nagrodę starosty Krzysztofa Lisa. Konkurs miał charakter otwarty, uczestniczyli w nim wszyscy, którzy chcieli pochwalić się swoimi świątecznymi wypiekami. Mamy 12 zgłoszeń mazurków, a wyjątkowo 8 bab. Czyli coś w tym roku zmniejszyło się potencja na upieczenie babki, więc jednak jest przewagą w tym roku na mazurka. Czy tendencja jest wzrostowa, czy widzę, że bab jest rzeczywiście mniej, ale ogólnie chodzi o te wypieki, jest mniej czy więcej co roku? No mniej więcej można określić, że mniej więcej na tym samym poziomie, chociaż może minimalnie troszeczkę z mniejszą tendencją właśnie, tak jak mówię, babek, więc tutaj odczuliśmy, że tylko jest w tym roku 8 babek. Czy macie wgląd w to, kto przynosi tutaj te wypieki, czy to są osoby młode, starsze, ze Szczecinka, spoza? Proszę Państwa, my zapraszaliśmy wszystkich z powiatu szczecineckiego, akurat się złożyło, że rzeczywiście przewagą widocznie taką kreatywności i takiej chęci do pracy rzeczywiście przekłada się na tą młodszą społeczność, czyli na młodzież. Więc rzeczywiście młodzież tu, że tak powiem, góruje swoją dzisiaj kreatywnością, na pewno też smakiem, takim ogólnie, co teraz już oceniamy, wyglądem ogólnym. Także wydaje mi się, że jest to tak na przyszłość bardzo dobry akcent. Ja właśnie widzę, że oglądacie. Na razie te rzeczy są nienaruszone, ale czasami może być tak, że coś pięknie wygląda, a jest niesmaczne i w drugą stronę. Czy będziecie również degustować? Oczywiście, że tak. Nie tylko to, co widzimy wizualnie, ale również nas interesuje smak. Bo smak tutaj rzeczywiście najczęściej jemy oczami, ale niestety musimy też wypróbować tutaj swoje kubki smakowe, jak to rzeczywiście smakuje. A co decyduje o tym, że dany wypiek zdobędzie jakieś tam miejsce? Czy właśnie wygląd, czy raczej smak? No, smak. Bo wygląd to nie wszystko, bo możemy rzeczywiście użyć tutaj nawet ich częściowo takich już zakupionych produktów, ale rzeczywiście tu jednak to, co wyrobiliśmy własnego, czyli ten smak, jak skomponowaliśmy smaki, jak skomponowaliśmy strukturę, więc to wszystko jest ważne. Na to wszystko pójdą punkty i oczywiście najlepsze punkty będą nagrodzone. Wiele z kobiet kupuje po prostu mazurki wielkanocne w sklepie, bo uważa, że to jest zbyt trudne do wykonania. Czy tak rzeczywiście jest? Czy jest jakiś przepis, który mówi, że mazurka można wykonać naprawdę w bardzo prosty sposób i będzie bardzo smaczny? Tak naprawdę zasadą babki jest to, żeby dobrze ją napowietrzyć, więc stopień trudności nie jest tu aż taki bardzo, bardzo duży. Zależy nam oczywiście na napowietrzeniu, czyli wyniku ubicia oczywiście jajek osobno bądź całych z cukrem. To jest wynik tego napowietrzenia, a później dodajemy stopniowo oczywiście pozostałe suche składniki, które musimy, że tak powiem, delikatnie wprowadzać, żeby nie zatracić tego powietrza ze środka. I babka już jest udana. Z mazurkiem już troszeczkę jest inna sprawa, ponieważ tak mówi się, że mazurek to tak naprawdę jest taki placek, że tak powiem, z bardzo dawnych czasów, takich za przeżyczeniem od biedy. Więc to, co się kiedyś, że tak powiem, w domu miało, to się gdzieś ten placek zrobiło, tak? Czyli ciasto kruche, najczęściej przykładane kajmakiem, jakimiś przetworami owocowymi. Więc wydaje mi się, że do pracy jedno i drugie wydaje mi się, że jest proste. Tylko kwestia później jeszcze takiej swojej kreatywności, żeby to ładnie udekorować. No właśnie. Babkę i mazurkę możemy kupić w sklepie, jeżeli ktoś nie potrafi piec, ale bardzo ważne jest, żeby te święta w fajnej atmosferze spędzić. Ważne też jest, żeby ten stół nasz był jakoś pięknie nakryty. Czy na to też jest jakiś sposób? No oczywiście. Tak naprawdę stoły, które dla Państwa tutaj dzisiaj też pokazujemy, to jest między innymi też rozstrzygnięcie konkursu na stoły wielkanocne, organizowane przez panią Joannę Wiśniewską. I właśnie tu uczniowie przygotowali 5 stołów. Pokazujemy tu właśnie taką kreatywność, pomysłowość. No rzeczywiście, idzie wiosna. Może nie widać tej wiosny, bo jest dużo jeszcze śniegu. Natomiast jest rzeczywiście tendencja na kolor taki właśnie wiosenny. Jest na kolor zielony, żółty, róże, czerwienie, tak? Czyli idziemy już z tendencją taką typowo wiosenną. Czyli jak zasiądziemy do stołu, to nie dość, że kolorowe mamy potrawy, to oprócz tego też kolorowy stół sam z siebie, tak? Czyli pamiętajmy, żeby tak pięknie nakryć stół, postawić babę mazurka, może nie za dużo potraw, więc nie przybędzie nam w oczkach i w miłej atmosferze spędzi święta. Tak, oczywiście. I oczywiście wszystkim mieszkańcom powiatu szczecineckiego życzymy wesołych świąt. Dyskusyjny klub filmowy swoje projekcje rozpoczyna dzisiejszym pokazem filmu Kebab i horoskop. Projekcje odbywają się w środę o godzinie 18:30. Zaczynamy 1 kwietnia w Prima Aprilis, ale akurat w tym przypadku to repertuar podam prawdziwy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kwiecień to miesiąc kina polskiego i wracamy po raz kolejny do takiego cyklu tematycznego, który nazwaliśmy cytatem z Stanisława Barei: nie da ci wódka, nie da ci wino tego, co może dać polskie kino. I rozpoczynamy nasze projekcje filmem, debiutanckim obrazem, taką absurdalną komedią Grzegorza Jaroszuka,
zatytułowaną Kebab i horoskop. To jest taka historia o kilku ekscentrycznych ludziach zamkniętych w sklepie z dywanami, która zdobyła nagrodę Don Quixota na festiwalu filmu fabularnych w Gdyni. Następna projekcja to z kolei sztuka teatralna sfilmowana przez Grzegorza Jarzynę, ekranizacja prozy Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest. Świetne przedstawienie teatralne, świetny film, bo to taki gatunek hybrydowy łączący ze sobą i teatr, i pewne elementy filmu. Bardzo taka gorzka komedia o współczesnej Polsce. Trzy następne projekcje to bardzo różne gatunkowo kino. Trzecim filmem, który chcemy pokazać, tym kolejnym obrazem polskim, to film Królikiewicza Sąsiady, a więc powrót takiego Nestora polskiej kinematografii, jednego z najbardziej awangardowych polskich reżyserów filmowych. Przedostatnią projekcję kwietniową zarezerwowaliśmy dla Krzysztofa Zanussiego, a więc kolejna z legend polskiego kina, jego najnowszy film zatytułowany Obce ciało, a na zakończenie świetny dramat kryminalny, który zrobił furorę na festiwalu w Gdyni, film zatytułowany Jeziorak ze świetną rolą Jowity Budnik, a więc myślę, że tych z Państwa, którzy kochają przede wszystkim kino polskie, nie muszę specjalnie namawiać do tego, żeby w każdą środę o 18.30 przybyli do Kina Wolność. Mam jednakowoż tutaj taką bardzo istotną informację dotyczącą właśnie terminu ostatniej projekcji filmowej DKF-u. W związku z koncertem, który odbywa się w Kinie Wolność w środę, ta ostatnia projekcja, więc projekcja filmu Jeziorak, odbędzie się nie w środę, tak jak zaplanowaliśmy uprzednio, ale we wtorek o godzinie 18.30. Za wszelkie nieudogodnienia przepraszamy, no ale to się czasami zdarza. Trudno w jednym kinie pomieścić po prostu tak dużą ilość wydarzeń kulturalnych. Siatkarska 50 to turniej piłki siatkowej mężczyzn, który został rozegrany po raz trzeci 28 marca w Barwicach. Wielu zawodników legitymowało się wiekiem powyżej 60 lat, a najstarszy zawodnik miał 69 lat i był nim pan Bogdan Madej. Zwyciężyli siatkarze ze Szczecinka, na drugim miejscu Debrzno, na trzecim Koszalin, a na czwartym Świdwin. Nie wiek, ale silny charakter, wola oraz determinacja pokazują, że życie po 50 może być atrakcyjne i zdrowe. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.